Jak to niektórzy mówią, najlepsze na koniec. Więc dzisiaj lekcja, która pozwoli Ci na pewno zaoszczędzić masę czasu, jeżeli poprzednie lekcje jeszcze tego nie zrobiły. Zobacz teraz prawdziwą petardę. Po pierwsze, zajmiemy się kopiowaniem treści z obrazu. Wiemy już, jak robić wycinki, więc weźmy sobie stronę, na której już wcześniej byliśmy. Mamy tutaj obrazek. Nie skopiujemy z niego tekstu, bo jest to wklejony zrzut ekranu. Ale jeżeli chcemy ten tekst skopiować, a nie chcemy przepisywać słowa po słowie, wystarczy zaznaczyć ten wycinek kombinacją Windows Shift S i wstawić go do naszego OneNote'a, wklejając. Mamy tutaj obrazek. Świetnie, ale nie możemy tego skopiować ani edytować. Klikając prawym klawiszem kopiuj tekst z obrazu, mamy ten tekst w schowku. Wklejmy go. Wow! Możemy zmienić ze światła drogowe na światła mijania. Możemy edytować listę, która była wcześniej obrazkiem. Możemy też zrobić zdjęcie książki, zdjęcie gazety, wyciąć coś z PDF-a, którego nie mogliśmy edytować i wkleić to jako tekst, który jest tekstem cyfrowym. Koniec z przepisywaniem czegokolwiek. Słuchajcie, następne. To też będzie dobre, może nie tak samo jak to, bo pismo odręczne zawsze będzie niedoskonałe. Zapiszmy sobie na przykład Office, pismo odręczne na tekst i to, co napisaliśmy pisakiem, zamieniło nam na tekst cyfrowy. Jeszcze lepsza jest opcja pismo odręczne na zapis matematyczny. X kwadrat minus pierwiastek z dwóch. Wow, wstawiamy. Jeżeli jednak nie uda nam się i pisząc x w ten sposób, nawet nam to rozpoznało. Chciałabym znaleźć coś, czego nam nie rozpozna. O właśnie. Zaznacz i popraw. Zaznaczamy w ten sposób i uważamy, że to jest x kwadrat. Możemy sobie w ten sposób to poprawić. I wstawiamy. Ile razy musieliście klikać wstaw, równanie, wybierać jakieś równanie, przerabiać je, albo wstawiać symbol i szukać symbolu po symbolu. Ta opcja na pewno pozwoli Wam zaoszczędzić mnóstwo czasu, jeżeli nie wiecie, jak wpisać do kwadratu, pierwiastki, jakieś skomplikowane nawiasy, czy właśnie indeksy dolne. Ale teraz zobaczcie, co jeszcze OneNote potrafi. Nie musicie uruchamiać w ogóle Excela, wystarczy pisać tekst i od razu OneNote poda nam wynik rozwiązania matematycznego. Spójrzcie, 1200 przez 6 równa się, i klikam tylko spację, 200. No dobra, to obliczę w głowie. Ale weźmy coś bardziej skomplikowanego. Tutaj wstawimy sobie symbol pi. Razy 4 równa się... Wow, tego w głowie bym w życiu nie obliczyła. I tutaj przychodzi właśnie moment, w którym chcę Wam pokazać, czym różni się ta aplikacja od tej aplikacji Microsoft Store, którą możemy pobrać ze sklepu Microsoft. Weźmiemy tego OneNote'a, który tylko ma nieco inny układ i różni się właśnie wstążką, i na przykład tym, że mamy tutaj coś takiego jak zapis matematyczny. I uwaga, bo to będzie prawdziwa rewolucja. Minus 5x plus 3 równa się 7x plus 8. OK. I zaznaczymy sobie, klikniemy zapis matematyczny. I możemy teraz wybrać akcję. Rozwiąż względem x. Mamy rozwiązanie. Pokaż kroki. Kroki rozwiązywania. Krok po kroku. Odejmij 7 z obu stron. Mamy krok po kroku rozwiązanie zadań. Wygeneruj test do ćwiczeń. Generujemy test i mamy tutaj dodanego formsa. Mamy już test matematyczny. Wystarczy, że wpisaliśmy tylko równanie. Od razu mamy test. OK, zamknijmy to. Możemy jeszcze zobaczyć sobie wykres. Proszę bardzo, wstawiamy na stronie. A możemy jeszcze zobaczyć wykres w ten sposób. To wszystko potrafi OneNote. Kopiowanie tekstu z obrazu, zapisywanie pisma odręcznego na pismo cyfrowe, zapisywanie na zapis matematyczny i rozwiązywanie zadań matematycznych i pokazywanie krok po kroku skomplikowanych równań. Myślę, że to wszystko, co było zawarte w tych 8 lekcjach, jesteście w stanie naprawdę dobrze wykorzystać i zoptymalizować swoją pracę biurową do minimum. Życzę Wam wszystkim powodzenia, zapraszam do kolejnych kursów. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, możecie śmiało je zadawać. Mam nadzieję, że ten kurs bardzo Ci się przydał i pomógł Ci w swojej codziennej pracy biurowej. I tego oczywiście Ci gorąco życzę.